Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na publikacji, prezentacji, a także przedstawieniu Białej Księgi Zespołu Parlamentarnego w sprawie katastrofy smoleńskiej z udziałem prezesa partii byłego premiera Francuska Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa tego zespołu, ministra Antoniego Macierewicza. Zanim zaczniemy, zanim oddam głos panu premierowi, chciałem tylko Państwu powiedzieć, że nasza wczorajsza prezentacja, która miała miejsce także przez telemoc do Brukseli i od europejskiej opinii publicznej, przyniosła zamierzony efekt, ponieważ w międzynarodowej opinii publicznej funkcjonował ten szkodliwy dla Polski, dla polskiej marki raport MAK-u, który oskarżał Polskę, obniżając jej status, w związku z tym, że wczoraj przeciwstawiliśmy się temu, także do europejskiej opinii publicznej, do różnych ważnych agencji, do AFP, do Reutersa, do innych europejskich i także światowych gazet, dotarła w końcu prawda o tej katastrofie. Co prawda opozycja ma zawsze mniejsze możliwości i rząd, więc na tą skalę, którą my mogliśmy to zrobić, moim zdaniem, naszym zdaniem jest to ważny moment, gdy opinia światowa dowiedziała się, że to Rosja jest odpowiedzialna za tą katastrofę w wymiarze międzynarodowym. W tej chwili chciałem oddać głos panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, a później zobaczą państwo prezentację Białej Księgi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzisiaj będziemy mówili o odpowiedzialności polskiego rządu. I tutaj chcę, żeby Państwo dobrze to zrozumieli. Odpowiedzialności za stworzenie sytuacji, w której mogło dojść do tej katastrofy, chociaż bezpośrednie przyczyny tej katastrofy, to jest odpowiedzialność rosyjska. Żeby Państwo tutaj nie dostrzegali jakichś sprzeczności. Żadnej sprzeczności tutaj nie ma. My po prostu mówimy dzisiaj o innych kwestiach. Gdyby nie zachowanie Rosjan, to mimo tych wszystkich rzeczy, które robili przedstawiciele polskiego rządu, do katastrofy by nie doszło. Niemniej, gdyby polski rząd postępował inaczej, to też by do niego doszło. I wtedy te czyny, o które słusznie można to mi słusznie może obciążać Rosjan, albo w ogóle nie miały miejsca, żeby nie miały znaczenia. Chodzi tutaj o, można powiedzieć, dwie fazy tych wydarzeń, które są dzisiaj przedmiotem społecznej oceny. Po pierwsze o przygotowania do tej wizyty, a po drugie, i to jest tutaj też bardzo, bardzo ważne, to wszystko, co działo się, to znaczy o sprawę śledztwa, o sprawę tej abdykacji Polski, tej zgody Polski na potraktowanie na największej tragedii po II wojnie światowej, śmierć prezydenta, więc bardzo wybitnych Polaków, 96 polskich obywateli, jako wydarzenia w gruncie rzeczy nieważnego. Te słowa polityka tak odległego od Prawa i Sprawiedliwości, jak to sobie można wyobrazić. To znaczy Włodzimierza Cimoszewicza, że tą katastrofę rząd próbuje traktować jak włamanie do garażu na Pradze, doskonale oddają istotę rzeczy. Ale proszę pamiętać, że ten sposób traktowania, ta zgoda na postępowanie Rosjan oznacza także radykalną degradację Polski na arenie międzynarodowej, obniżenie jej statusu. Na świecie państwa się nawzajem obserwują. Kiedy widzą, że jakieś państwo pozwala się w ten sposób traktować, to oczywiście jego status od razu jest dużo, dużo niższy. To wzbudza po prostu lekceważenie, niezależnie od tego, co można przeczytać w prasie, tych oficjalnych deklaracjach. Tak to po prostu wygląda, tak to jest. Tutaj obok tych aspektów, które dotyczą bezpośrednio katastrofy, mamy ten aspekt działania na szkodę Polski, na szkodę tego wszystkiego, co jest naszą pozycją, a nawet statusem. No to już jest uderzenie nie tylko w pozycję, ale w status. Żadne poważne państwo tak by się traktować nie pozwoli. To tyle z mojej strony. Pan minister Antoni Macierewicz.
Dzień dobry Państwu. Pozwólcie na kilka słów wprowadzenia. Materiał, który Państwu teraz przedstawiamy, jest całością Białej Księgi. Jest całym dokumentem, którego pierwszą część Panowie Państwo uzyskaliście do wglądu wczoraj. Dzisiaj, poza prezentacją, która się koncentrować będzie na kwestii odpowiedzialności urzędników, wysokich urzędników rządu pana premiera Donalda Tuska i jego samego, otrzymacie Państwo także całość tej dokumentacji. Będziecie mogli zapoznać się z wynikiem prac blisko 9-miesięcznych zespołu parlamentarnego, który mam zaszczyt przewodniczyć, którego członkowie są tutaj na tej sali, podobnie jak na tej sali są członkowie rodzin ofiar, których też serdecznie witam. Chcę równocześnie bardzo podziękować wszystkim, którzy dostarczyli nam informacje. Istotną częścią tego materiału są relacje. Relacje zarówno urzędników, relacje żołnierzy, relacje świadków tych wydarzeń. Całość materiału składa się z czterech bloków. Po pierwsze, to jest blok związany z zaniechaniami rządu pana Donalda Tuska, który zniweczył wysiłek rządu Jarosława Kaczyńskiego w sferze stworzenia bezpiecznej floty dla osób najważniejszych w państwie. Rząd pana Donalda Tuska zrobił wszystko, żeby zlikwidować te prace i te wysiłki, jakie były podjęte przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, w szczególności przez pana ministra Szczytu. Drugi blok jest związany z grą dyplomatyczną, nakierowaną na wyłączenie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wizyty katyńskiej. Trzeci blok związany jest z zaniechaniami w sferze bezpieczeństwa, z zaniechaniami karygodnymi, jakie nie miały miejsca w historii. Zaniechaniami takimi, które nie ma wątpliwości, że muszą mieć swoje konsekwencje prawne. Złamano wszystkie zasady związane z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi i najważniejszym osobom w państwie. Proszę Państwa, nieomal każda z tych osób, które leciały tym samolotem, powinna mieć ochronę, a w konsekwencjach nie miała żadnej. I wreszcie blok ostatni. To jest blok związany z działaniami, a dokładniej brakiem właściwych działań rządu pana premiera Tuska, zawarciem tajnych porozumień ze stroną rosyjską, konsekwencją których było odstąpienie od przywilejów, jakie gwarantował nam traktat porozumienie z 1993 roku i których konsekwencją było systematyczne po dzień dzisiejszy działanie na szkodę Polski i przede wszystkim szkodę wyjaśnienia, niemożliwość wyjaśnienia tej straszliwej tragedii. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o prezentację. Biała Księga Tragedii Smoleńskiej. Przyczyny i okoliczności katastrofy i jej badania. 20 rozdziałów. Ponad 100 dokumentów. Współodpowiedzialność władz Federacji Rosyjskiej. Współodpowiedzialność rządu Donalda Tuska oraz ministrów Jerzego Millera, Bogdana Kilka, Tomasza Arabskiego, Radosława Sikorskiego i Ewy Kopacz, a także generała Mariana Janickiego i innych osób. Rząd Donalda Tuska nie zapewnił Polsce bezpiecznych samolotów dla VIP-ów i uzależnił ją od sprzętu poradzieckiego. Minister Aleksander Szczygło przygotował w 2007 roku kupno nowoczesnych i bezpiecznych samolotów dla VIP-ów.
Zapoznajcie się Państwo teraz z relacją, którą złożył na posiedzeniu zespołu pan wiceminister Kotas, który bardzo szczegółowo omówił wszystkie etapy procedury zapewnienia bezpiecznych samolotów dla VIP-ów. Tam było wszystko zapięte na ostatni guzik. Niestety, decyzją rządu pana Donalda Tuska, w szczególności ministra Klicha, wyżej uznano, że będzie ceniona dodatkowa toaleta niż dodatkowy silnik. Rząd Donalda Tuska zrezygnował z przetargu i przez 3 lata nie kupił nowych samolotów dla VIP-ów. Dowódca Sił Powietrznych, generał Andrzej Błasik, przez 3 lata 11-krotnie wskazywał na fatalny stan floty samolotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i domagał się od ministra obrony narodowej zakupu nowych samolotów. Proszę Państwa, dokumentacja tych 11 wystąpień pana generała Błasika, którą przedstawił ostatnio nasz dziennik, jest wstrząsająca. Ten generał, na którego próbowano zrzucić winę za tę tragedię, systematycznie dobijał się u swojego ministra, żeby zapewnić bezpieczną flotę, żeby zrealizować przetarg przygotowany przez Aleksandra Szczygło, bo samoloty poradzieckie są po prostu niesprawne, są zawodne i zagrażają życiu osób, które są nimi przewożone. Zlekceważone. Minister Obrony Narodowej nie zakupił nowych samolotów, stwierdzając jednocześnie decyzją nr 40, że flota 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego nie gwarantuje bezpieczeństwa przewozów. Po dzień dzisiejszy trudno zrozumieć, jakie motywy kierowały panem ministrem Klichem, który nie zgodził się na zakup bezpiecznych samolotów, a równocześnie stwierdzał w decyzji urzędowej, że flota tych samolotów nie gwarantuje bezpieczeństwa i zgodził się, by prezydent latał samolotami nie gwarantującymi bezpieczeństwa. Ta decyzja została wydana na 1,5 miesiąca przed tragedią w Smoleńsku. Groźne awarie po ostatnim remoncie TU-154M numer 101 w Rosji. Minister Obrony Narodowej doprowadził do powierzenia remontu zakładom Orygla Deripaski, Aviaco, w Samarze. Na zdjęciu premier Władimir Putin i właściciel zakładów remontowych Orygla Deripaski. Proszę Państwa, chcę tutaj zwrócić uwagę na pewien szczegół, bo cała sprawa jest już od wczoraj znana. Rzecz w tym, że dopuszczono do eksploatacji tego samolotu, chociaż podczas weryfikacji niesprawności w sposób jednoznaczny stwierdzono w uwagach z oblotu weryfikacyjnego, że niesprawny jest między innymi system łączności satelitarnej, ale mimo występujących niesprawności na podstawie wyników z wykonanych czynności komisja proponuje samolot TU-154M101 dopuścić do wykonywania lotów o statusie HE. Za te właśnie działania, za te niedopatrzenia, za zlekceważenie bezpieczeństwa odpowiedzialny jest bezpośrednio minister obrony narodowej. Po remoncie w dalszej eksploatacji wystąpiły liczne defekty, w tym agregatów autopilota i niesprawności dotyczące m.in. odbioru sygnału z radiolatarki. Wskazujemy tutaj na te niesprawności, które później odegrały dramatyczną rolę podczas tragedii. To właśnie blok autopilota był wymieniany, ponieważ okazał się niesprawny, a wymieniany był metodami chaotycznymi, nie poprzez normalną formułę serwisową. To właśnie sygnał radiolatarny, zresztą niesprawny na lotnisku w Siewiernym, nie był dobrze odbierany przez system zamontowany w samolocie TU-154M. Mimo tych niesprawności dopuszczono samolot do eksploatacji i skończyło się tragedia. Zlekceważono powtarzające się po remoncie w Rosji niesprawności systemu łączności satelitarnej Aero HSD Plus i zaniechano dalszych napraw.
Tym samym minister obrony narodowej nie dopełni ciążących na nim obowiązków. Zwracamy tu uwagę w szczególności na artykuł 2 ustawy o ministrze obrony narodowej, który mówi, że minister kieruje sprawami zaspokojenia potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych sił zbrojnych, a także na ustęp 1 punkt 2, paragraf 1 ustęp 8 punkt D rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra obrony narodowej, który stwierdza, że to minister obrony narodowej ustala szczegółowe zasady wprowadzania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu sił zbrojnych. Dotyczy to w sposób oczywisty także uzbrojenia 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Minister Tomasz Arabski nie dopełnił obowiązków jako koordynator lotów o statusie P, wyznaczając samolot Tu-154M numer 101 z licznymi usterkami i nawajami. Złamał tym samym paragraf 5 ustęp 1 porozumienia z 2004 roku i paragraf 2 ustęp 3 instrukcji P oraz decyzję nr 40 ministra obrony narodowej z dnia 3 lutego 2010 roku. Jak Państwo wiecie, w Polsce wprowadzono bardzo szczególny tryb umożliwienia prezydentowi Kaczyńskiemu korzystania z samolotu. Decydował o tym nie prezydent. Decydował o tym niższy urzędnik czy średni urzędnik w kancelarii premiera, pan Tomasz Arabski, wyznaczony jako koordynator. I bez jego decyzji nie można było uzyskać zgody na wykorzystanie samolotu. To pan Tomasz, minister Tomasz Arabski jako koordynator odpowiada za wskazanie tego właśnie samolotu na lot 10 kwietnia 2010 roku. Gra Donalda Tuska z Rosją. Zorganizowanie osobnej wizyty w Katuniu premiera Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska z rządem Władimira Putina prowadził grę celem wyeliminowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z uroczystości w Katyniu. Ekipa Donalda Tuska zrezygnowała z podnoszenia sprawy Kadynia jako zbrodni ludobójstwa. Nie ma wątpliwości, że jedną z przyczyn gry przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu było dążenie rządu pana Donalda Tuska do tego, by nie mówić o ludobójstwie katyńskim. By sam termin ludobójstwa zniknął z agendy spraw polskich. By zgodzić się na wersję rosyjską, iż zbrodnia katyńska nie miała charakteru ludobójstwa. Rząd Donalda Tuska dążył do zorganizowania osobnej wizyty celem zawarcia z Rosją układu gazowego, kwestionowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w obronie polskiej energetyki jest szeroko znane. Dlatego dążenie do zawarcia układu, który przywiązywał Polskę na wiele, wiele lat do najdroższego gazu, za który Polska płaci najwięcej w Europie, było postrzegane jako niezgodne z polskim interesem narodowym przez pana prezydenta. Takie porozumienie zostało zawarte 7 kwietnia przez pana premiera Donalda Tuska z panem premierem Władimirem Putinem właśnie w Katyniu, właśnie podczas osobnej wizyty, osobnej uroczystości. Już 11 stycznia minister Tomasz Arabski decyduje, że wizyta katyńska odbędzie się 10 kwietnia 2010 roku. Wielokrotnie dyskutowano, kto naprawdę organizował i jest odpowiedzialny za organizację tej wizyty. Kto wyznaczał terminy, skład i wszystkie szczegóły. Dysponujemy dokumentami wskazującymi jednoznacznie, że wszystko to leżało w rękach pana ministra Tomasza Arabskiego. W prezentowanym dokumencie z prawej strony macie Państwo jego podpis i jego pieczątkę. To on już w styczniu
wyznaczył precyzyjnie datę 10 kwietnia 2010 roku. Prezentowany dokument nosi datę 19 stycznia 2010. 2 lutego podczas spotkania prowadzonego przez ministra Andrzeja Przewoźnika sformułowano projekt osobnej wizyty Donalda Tuska. Podczas spotkania zostały zaprezentowane 2 scenariusze uroczystości. Pierwszy wariant zakłada udział prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz premiera Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w części rosyjskiej kompleksu memorialnego Katyń, jak i w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym. Wariant drugi zakłada udział premiera Rzeczypospolitej Polskiej w apelu pamięci i złożeniu wieńców po mszy świętej i modlitwach ekumenicznych w ramach uroczystości na polskim cmentarzu wojennym. Założeniem wariantu drugiego jest wcześniejszy udział premiera Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach katyńskich. Istotą prezentowanych dokumentów jest pokazanie Państwu, że to wcale nie rozmowa z 3 lutego, niespodziewana, jak twierdziła strona rządowa i wiele mediów, była początkiem negocjacji mających doprowadzić do zorganizowania osobnej wizyty 7 kwietnia premiera Tuska z premierem Władimirem Putinem. Bo już 2 lutego, podczas rozmów, w których przewodniczył pan minister Przewoźnik, te dwie osobne uroczystości były planowane i prezentujemy na to dowód. I chcę raz jeszcze powtórzyć, że stanowisko pana prezydenta w sprawie ludobójstwa katyńskiego było jednoznaczne, a w sposób najbardziej dobitny przedstawiony i przekazany publicznie na Westerplatte 1 września w obecności pana premiera Władimira Putina. Nie ma wątpliwości, pan prezydent uważał, że musi być w Katyniu w 70. rocznicę ludobójstwa, by z tego miejsca przypomnieć o tym straszliwym charakterze tego, co zdarzyło się w 1940 roku w Katyniu. Tego, jak potraktowano polską inteligencję i polski naród. Dyplomacja rządowa przedstawiła stronie rosyjskiej 2 warianty wizy i zaakceptowała rosyjską decyzję rozdzielenia wizy. Dokumenty przedstawione przez nas obrazują tę tajną grę, o której Polacy do dnia dzisiejszego nie mieli pojęcia. Tajną grę, w której dyplomaci rządu pana Tuska odgrywali rolę potakiwaczy i ludzi, którzy przedstawiają Rosjanom do decyzji, jak mają zachowywać się polscy najwyżsi urzędnicy. Jak mają działać polskie urzędy państwowe, jak ma działać Rzeczpospolita. Formułowano propozycję, czy wolicie, by wizyta była wspólnie zorganizowana i by był razem pan prezydent z panem premierem, czy wolicie też, by zostały one rozdzielone. Rosjanie z tej możliwości skorzystali, wybrali rozdzielenie wizy, ale propozycję składał dyplomata rządu pana premiera Donalda Tuska. Dokument z lewej strony nosi datę 22 lutego 2010 roku. W trakcie spotkania Andrzej Przewoźnik przedstawił koncepcję organizacji uroczystości rocznicowych. Jedną z nich jest zorganizowanie obchodów z jednoczesnym udziałem premiera i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inną, bardziej prawdopodobną, jest zorganizowanie dwóch uroczystości. Pierwszej 7 kwietnia z udziałem premierów Polski i Rosji oraz drugiej 10 kwietnia z udziałem prezydenta RP. Rozmówcy ze strony rosyjskiej przyjęli do wiadomości polskie propozycje i stwierdzili, że wariant osobnej wizyt premiera i prezydenta byłby najbardziej korzystny z punktu widzenia organizacji uroczystości. Obniżenie rangi wizyty w Katyniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaakceptowało decyzję przekazaną przez rosyjskiego dyplomatę Sergeja Nieczajewa, że protokół Federacji Rosyjskiej będzie zabezpieczał tylko wizytę premiera Donalda Tuska. Ta rozmowa między dyplomatami rosyjskimi i dyplomatami rządu pana Tuska jest jednoznaczna w swojej wymowie. Strona rosyjska będzie traktowała jako wizytę państwową wyłącznie wizytę pana Donalda Tuska. Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej, szefa sztabu, szefów wszystkich rodzajów sił zbrojnych, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wicemarszałka Sejmu, posłów, senatorów, przywódców państwowych, 100 osobistości na najwyższym szczeblu państwa będzie traktowana jako wycieczka prywatna.
Takie są konsekwencje rozmowy, której zapis, notatkę dyplomatyczną państwu przedstawiamy. Na to zgodził się rząd pana Donalda Tuska, nie informując o tym prezydenta Rzeczypospolitej. Przez blisko dwa miesiące minister Radosław Sikorski opóźniał oficjalne poinformowanie Rosji o wizycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Katyniu. Ten zapis rozmowy, w którym dyplomata rosyjski mówi jednoznacznie: my do dzisiaj nie mamy od was oficjalnego zgłoszenia wizyty prezydenta. Czy naszą rozmowę mogę potraktować jako oficjalne zgłoszenie? I przedstawiciel rządu pana Donalda Tuska odpowiada: nie mam takich plenipotencji. Nie mogę stwierdzić, że to ma być oficjalna wizyta. Nie mogę jej zapowiedzieć. To świadczy o tej straszliwej grze, która była prowadzona na szkodę prezydenta. Zwróciłem uwagę, że mamy do czynienia z dwiema wizytami. Premiera 7 kwietnia, prezydenta 10 kwietnia. Sergiej Mieczajew podkreślił, że protokół rządu Federacji Rosyjskiej będzie zajmował się wyłącznie organizacją spotkania premiera Donalda Tuska z premierem Władimirem Putinem. W kwestii wizyty Federacji Rosyjskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego Mieczajew zapytał, czy powinien rozumieć moje słowa o przyjeździe prezydenta Polski jako oficjalne potwierdzenie strony, jako oficjalne potwierdzenie wiadomości, że wizyta ta będzie miała miejsce. Odpowiedziałem, że na tak postawione pytanie nie mogę udzielić oficjalnej odpowiedzi. Warto przypomnieć, że pan prezydent Lech Kaczyński oficjalnymi pismami skierowanymi do wszystkich urzędów państwowych, a także do przedstawiciela Federacji Rosyjskiej już 27 stycznia zapowiedział, że będzie 10 kwietnia w Katyniu i że będzie stał na czele oficjalnej polskiej delegacji. 27 stycznia. Ta rozmowa, jak państwo widzicie, ma miejsce 10 marca. 10 marca dyplomata rządu pana Tuska stwierdza, że nie może potwierdzić oficjalnego charakteru wizyty prezydenta. Zlekceważenie ostrzeżeń o katastrofalnym stanie lotniska. Pracownicy Kancelarii Prezydenta przekazywali ostrzeżenia o niezadowalającym stanie technicznym lotniska w Smoleńsku. Darku, możesz sprawdzić, co jest z lotniskiem w Smoleńsku? Bo słyszałem plotkę, że Rosjanie wiedzą, że ono nie zbyt działa. Maciek. Urzędnicy pana prezydenta byli świadomi, że mogą wystąpić zagrożenia, że rząd nie dopełnia swoich obowiązków. Sygnalizowali i prosili o sprawdzenie ich sygnałów, ale jest zlekceważony. Rosja przez wiele tygodni zwlekała z potwierdzeniem, czy zamknięte lotnisko w Smoleńsku zostanie otwarte na przyjęcie samolotu z prezydentem Rzeczypospolitej. Rosyjskie ostrzeżenia zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale ministerstwo dostarczyło je do Kancelarii Prezydenta dopiero 12 kwietnia, czyli dwa dni po katastrofie. Proszę państwa, to jest jeden z najbardziej wstrząsających dokumentów obrazujących, jak naprawdę wyglądała ta straszliwa gra. Oto dyplomacja pana Donalda Tuska została powiadomiona o tym, że lotnisko nie jest przygotowane. Nie jest przygotowane. I stało się to w dostatecznym momencie, aby jeszcze interweniować. Stało się to 24 marca 2010 roku. Informację tę przekazano bezpośrednio dyplomacji rządowej. Pismo informujące o tym prezydenta dotarło do Kancelarii Prezydenta 12 kwietnia. 12 kwietnia. Te 1,5 kilometra od siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych do siedziby prezydenta pismo szło tak, by dojść po katastrofę. Niezapewnienie załodze TU-154M danych meteorologicznych. Od jesieni 2009 roku siły zbrojne RP starały się uzyskać dane meteorologiczne z Rosji, zwłaszcza z lotniska Smoleńsku. Wskazujemy tutaj na dokumenty pokazujące odpowiedzialność ataszadów. Odpowiedzialność ludzi, którzy na miejscu w Moskwie mieli obowiązek podjąć interwencję i byli o to wielokrotnie proszeni, aby dostarczyć
dane meteorologiczne i uruchomić drogę, którą zwykle te dane meteorologiczne były dostarczane. Niestety, mimo wielokrotnych ponawianych próśb ze strony sił powietrznych, Ataszat nie wypełnił swoich obowiązków. Polski Ataszat lekceważył sprawę. Wiedział o braku danych i nic z tym nie zrobił. Załoga TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku nie otrzymała z Rosji wymaganych danych meteorologicznych. Koordynacja lotów Tusk-Putin. Ochrona lotu premiera Donalda Tuska została zagwarantowana poprzez koordynację startu rządowego samolotu Tuska ze startem premiera Władimira Putina. Zasady koordynacji zostały zaproponowane i ustalone przez stronę rosyjską i gwarantowały polskiej delegacji pełne bezpieczeństwo. Proszę Państwa, wielokrotnie jesteście Państwo wprowadzani w błąd twierdzeniami, że system ochrony i bezpieczeństwa w wypadku obu wizyt był taki sam. To nie jest prawda. Prezentujemy dokumenty wskazujące, że było zupełnie inaczej. Po pierwsze, dlatego, że lot pana premiera Donalda Tuska został objęty szczególną ochroną wynikającą ze skoordynowania tego lotu z wylotem premiera Władimira Putina i ustalono to w drodze negocjacji dyplomatycznych, dokumentację przedstawiamy. Za chwileczkę następne elementy tej synchronizacji i tego zapewnienia większego bezpieczeństwa. Propozycje programowe strony rosyjskiej według ustaleń z 3 kwietnia 2010 roku. Start z Warszawy. W celu uniknięcia protokolarnych nieporozumień strona rosyjska prosi, aby start samolotu TU-154M z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie odbył się w porozumieniu z Moskwą. Po sygnale oznaczającym, że premier Putin jest już w drodze do Katynia. Złamanie zasad ochrony prezydenta i VIP-u. Zrezygnowanie z rosyjskiego nawigatora na pokładzie TU-154M, co bezpośrednio obciąża ministra spraw zagranicznych. Nie dopełniono obowiązku rozpoznania zagrożeń i przekazania informacji na ten temat, co bezpośrednio obciąża szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Chcę się na chwileczkę zatrzymać przy sprawie liderów. Ona była wielokrotnie omawiana, ale pomijano najistotniejszy jego element. Pan prezydent zapowiedział swoją wizytę jako pierwszy. Mówiłem już o tym. Pan premier dopiero na początku kwietnia. Rosjanie wyznaczyli tak zwanego lidera, czyli nawigatora dla pana prezydenta. Ale gdy okazało się, że trzeba też zabezpieczyć dla pana premiera, stwierdzili, że nie mają możliwości takich, by zabezpieczyć oba loty. Wtedy za zgodą dyplomacji pana Donalda Tuska zrezygnowano także z nawigatora dla pana prezydenta. Jak nie będzie miał nawigatora pan premier Tusk, to nie będzie miał także prezydent Lech Kaczyński. Nie zabezpieczono dwóch samolotów dla prezydenta. To jest wprost złamanie instrukcji HET. Mówi ona, i to jest zresztą zasada stosowana na całym świecie, że lot prezydenta zabezpieczany jest równolegle przez dwa samoloty. Tak, aby można było uniknąć konsekwencji awarii, ale także tak, żeby nie wiadomo było, którym ostatecznie poleci. W wypadku delegacji 10 kwietnia były dwa samoloty. Dla państwa, dla dziennikarzy. I dobrze, że były. Cieszymy się z tego, dlatego że rzeczywiście doszło do awarii i trzeba było przesadzać dziennikarzy z jednego jaka do drugiego. Ale dla prezydenta nie było drugiego samolotu. On musiał bez względu na to, czy był sprawny, czy niesprawny, lecieć tym, który wyznaczono. Drugiego, łamiąc zasady, nie postawiono. Nie przeprowadzono wizyt przygotowawczych, ani wizyty Biura Ochrony Rządu, sprawdzającej warunki na lotnisku Smoleńsku. To jest sytuacja bezprecedensowa w dziejach bezpieczeństwa prezydenta i najwyższych osób w państwie. Nie zdarzyło się dotąd nigdy i w żadnym wypadku, by służby specjalne chroniące prezydentów państw
nie sprawdziły osobiście miejsca, na którym będzie pan prezydent lądował. Takiego wypadku w dotychczasowych dziejach nie odnotowano. Tym razem powierzono całą ochronę prezydenta w ręce rosyjskie. Zlekceważono informację przekazaną 9 kwietnia 2010 roku do dyżurnej służby operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o możliwości porwania jednego z samolotów Unii Europejskiej. To fakt, o którym państwo zapewne dotychczas nie słyszeli, ale fakt znany władzom Rzeczypospolitej od bardzo dawna. Tę relację także już jakiś czas temu uzyskał zespół parlamentarny. Do odpowiednich organów państwa 9 kwietnia wieczorem dotarła informacja o grożącym zamachu terrorystycznym. Nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji, nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków, nie stworzono żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Na lotnisku w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku nie było ekipy zabezpieczającej Biura Ochrony Rządu. Jak państwo wiecie, na lotnisku w Smoleńsku, podobnie jak wcześniej, nikt go nigdy nie sprawdził. Tak samo w momencie, gdy miał przylecieć pan prezydent, nie było ani jednego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu z ekipy zabezpieczającej. Nie mówimy o kierowcach, którzy kiedyś byli funkcjonariuszami BOR-u, a teraz wozili ambasadora czy kogoś innego. Mówimy o członkach ekipy znającej plan zabezpieczenia prezydenta i uczestniczących w tym planie zabezpieczenia prezydenta. Uznano, że są oni tam zbędni. To nie ma precedensu w dziejach systemu ochrony najważniejszych ludzi w państwie. Ochrona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powierzono Rosyjskiej Federalnej Służbie Ochrony i nie zapewniono koordynacji POR-FSO. Złamanie ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu bezpośrednio obciąża ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Biura Ochrony Rządu. Przywołujemy tu regulacje prawne, które nie pozostawiają wątpliwości co do odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialności prawnej pana ministra Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który nadzoruje Biuro Ochrony Rządu, i pana generała Janickiego, który jest szefem Biura Ochrony Rządu. Jak państwo wiecie, obaj ci urzędnicy w nagrodę za niedopełnienie obowiązków awansowali. Złamanie instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie G, wprowadzonej decyzją nr 184 ministra obrony narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku, co bezpośrednio obciąża ministra obrony narodowej. Proszę państwa, przywołujemy tutaj regulacje prawne inne niż ustawa o Biurze Ochrony Rządu, mianowicie instrukcję HEP, która została wydana przez ministra obrony narodowej i obligowała Biuro Ochrony Rządu do szczególnej pieczy wobec statku powietrznego lądującego na innych lotniskach niż krajowe. Chcę, żebyście państwo mieli jasność. Instrukcja HEP wprost odnosi się do takiej sytuacji, gdy statek powietrzny ląduje na lotnisku zagranicznym i potwierdza, że ochrona w takiej sytuacji także spada na Biuro Ochrony Rządu. Nikt nie może się więc tłumaczyć tym, że strona rosyjska miała inne zdanie w tej sytuacji. Obowiązkiem dyplomacji polskiej, dyplomacji pana Tuska, było takie wynegocjowanie warunków, by zagwarantować realizację prawa i bezpieczeństwo prezydenta i najważniejszych osób w państwie. Rezygnacja z rosyjskiego rewitatora na pokładzie Tu-154M numer 101. Rząd Donalda Tuska w porozumieniu ze stroną rosyjską anulował zamówienie na rosyjskiego nawigatora
na lot w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Prezentuję tu dokumentację pokazującą sytuację, o której już Państwu mówiłem. W związku z tym, że strona rosyjska powiedziała, że ma tylko jednego nawigatora, to mimo tego, że był on przydzielony do samolotu prezydenckiego, zrezygnowano z niego, ponieważ nie było takiego nawigatora dla pana premiera. Decyzję podjęto w konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponosi odpowiedzialność za rezygnację z rosyjskiego nawigatora. Nie zabezpieczono lotnisk zapasowych. Bezskuteczne dyskusje na ten temat trwały do ostatnich minut przed tragedią, a zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej został nawet wysłany na lotnisko Wnukowo w Moskwie po prezydenta RP. Rozmowy z wieży obrazują dramatyczne próby kontrolerów lotu do bicia się decyzji o wyznaczeniu zapasowego lotniska. O tym już wiemy od wczoraj. Ale dzisiaj prezentujemy Państwu wiedzę, która jest jeszcze straszliwsza. Okazuje się, że w tych negocjacjach brali udział także dyplomaci rządu pana premiera Donalda Tuska i wiedzieli o tym, że trwa dyskusja o wyznaczeniu lotniska i że nie ma ostatecznej decyzji. Powierzenie osobie przeszłości agenturalnej odpowiedzialności za organizację wizyty. Oficer Wydziału 14 Departamentu I Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL został organizatorem uroczystości w Katyniu. Ten fakt trudno nawet komentować. Można tylko powiedzieć jedno. Odpowiedzialność za to spada bezpośrednio na pana premiera Donalda Tuska, który wobec niewyznaczenia koordynatora sam wyznacza zadanie i odpowiada za działania służb specjalnych i musiał wiedzieć, komu zostaje powierzony nadzór nad organizacją i decyzjami dotyczącymi wizyty pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Moskwie. Tę wiedzę musiał także mieć bezpośredni zwierzchnik, minister spraw zagranicznych. Obu tym osobom widać odpowiadało to, że za bezpieczeństwo odpowiada jeden z najgroźniejszych agentów Służby Bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za wybór tej osoby ponoszą premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Oddanie śledztwa organom Federacji Rosyjskiej i utrudnianie postępowania wyjaśniającego. Premier Donald Tusk zawarł 13 kwietnia porozumienie z premierem Władimirem Putinem o niestosowaniu obowiązującej Polskę i Rosję umowy z 1993 roku dotyczącej samolotów wojskowych. Za podstawę prawną wyjaśnienia przyczyn katastrofy przyjął zarządzenie Władimira Putina, zgodnie z którym badanie przyczyn katastrofy powierzono MAK. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj u źródeł wydarzeń, które ciągną się po dzień dzisiejszy. Polskę i Rosję łączyło porozumienie z 1993 roku, które między innymi stanowiło, że katastrofy statków powietrznych, wojskowych i państwowych są badane wspólnie, na wspólną odpowiedzialność i wspólnie kończą się wspólnym raportem. To dawało Polsce olbrzymie przywileje w tej sytuacji, w której doszło do katastrofy, do dramatu smoleńskiego. Z tego porozumienia 13 kwietnia pan Donald Tusk, zawierając umowę z panem premierem Putinem, zrezygnował i ze wszystkich dobrodziejstw, które były tego konsekwencją. Oddanie czarnych skrzynek, oddanie wraku, oddanie i do dzisiaj nieuzyskanie bardzo wielu zasadniczych dowodów, nieprzeprowadzenie podstawowych badań, brak podstawowych dokumentów. Wszystko to, z czym się paramy od tamtego czasu, jest konsekwencją decyzji pana Donalda Tuska powierzającego całość postępowania na podstawie umowy zawartej z panem Władimirem Putinem w ręce rosyjskie. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, to jest istota rzeczy. Chcę też powiedzieć, że zespół pozyskał tę wiedzę bezpośrednio od głównego prawnika zajmującego się katastrofami lotniczymi i prawem lotniczym w zespole pana ministra Jerzego Millera. To główny prawnik, pan profesor Marek Żyliś
przekazał nam tę informację. Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej, kredytowany przy MAK, pułkownik Edmund Lee, utrudniał polskim ekspertom zbadanie wraku 254M. Znowu, ta informacja nie pochodzi z jakichś plotek, nie pochodzi z domysłów gazetowych, z całym szacunkiem dla wysiłków medialnych, pochodzi bezpośrednio od ekspertów polskich, którzy byli na miejscu i którym Rosjanie uniemożliwili badanie wraku, stwierdzając, że wobec wyjazdu na ten właśnie czas, na ten właśnie moment przewodniczącego pana Edmunda Klicha Polacy dostępu do badania wraku nie uzyskali. Natychmiast potem, gdy już minęła możliwość jego badania, pan Edmund Klich pojawił się z powrotem. Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, minister Jerzy Miller, podpisał polsko-rosyjski memorandum pozostawiające kluczowe dowody, polskie czarne skrzynki, do dyspozycji Rosji. Decyzja, której źródła tkwią w umowie polsko-rosyjskiej zawartej przez pana Donalda Tuska i która nigdy nie została zatwierdzona przez Radę Ministrów. Ta umowa międzynarodowa nigdy też nie była notyfikowana w ONZ i nigdy nie poinformowano o niej Sejmu ani opinii publicznej i żadnych szczegółów poza tym, że oddawała śledztwo i postępowanie w ręce rosyjskie, do dzisiaj nie znamy. Ta umowa miała swoje konsekwencje w dalszych aktach prawnych, takich jak podpisanie porozumienia przez pana ministra Jerzego Millera i pana ministra Lewitina ze strony rosyjskiej, zgodnie z którym czarne skrzynki mają pozostać do dyspozycji rosyjskiej do zakończenia postępowania sądowego, nie śledztwa, nie postępowania wyjaśniającego, nie postępowania prokuratorskiego, ale do zakończenia postępowania sądowego ze wszystkimi odwołaniami, apelacjami i tego typu procedurami, czyli na zawsze. Oddanie śledztwa organom Federacji Rosyjskiej i utrudnianie postępowania wyjaśniającego. Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Naczelny Prokurator Wojskowy poświadczyli nieprawdę, potwierdzając swoimi podpisami wiarygodność kopii zapisów czarnych skrzynek, które były sfałszowane. Prezentujemy państwu memorandum, które zawiera deklarację zarówno pana Jerzego Millera, jak i pana prokuratora Parulskiego, potwierdzające, że dokumentacja z czarnych skrzynek, jaka zostaje przekazana Polsce, jest w pełni wiarygodna i w pełni oddaje oryginał, który pozostaje w Rosji. To była nieprawda. Polsce przekazano materiały sfałszowane. Trzeba było kilkakrotnie wracać do Moskwy, żeby kolejne elementy tego fałszu odzyskiwać. Naczelny Prokurator Wojskowy po dzień dzisiejszy zakazuje dokonania ekshumacji zwłok ofiar tragedii smoleńskiej. Mimo wiedzy, że rosyjskie protokoły sekcji zostały sfałszowane oraz że każdy dzień zmniejsza wartość dowodową ekshumacji. Zespół parlamentarny jest w dyspozycji szeregu oświadczeń, przynajmniej 7 rodzin ofiar stwierdzających, że domagają się ekshumacji zarówno ze względów osobistych, jak i ze względu na konieczność badania szczątków ofiar z punktu widzenia konsekwencji zbadania przyczyn katastrofy. Sam byłem obecny na posiedzeniu komisji sejmowej, na której pan prokurator Parulski publicznie oświadczył, że nigdy nie zgodzi się na taką ekshumację, dopóki z Rosji nie napłynie ostatni papier, ostatni dokument dotyczący sprawy smoleńskiej. Dokumenty katyńskie po 70 latach jeszcze nie dotarły. Rząd Donalda Tuska nie zwrócił się o pomoc do NATO i Stanów Zjednoczonych oraz nie skorzystał z propozycji składanych w tej sprawie przez kwaterę główną NATO i Departament Stanu USA. 4 dni po tragedii smoleńskiej, po
kuluarowych, dyplomatycznych, nieskutecznych rozmowach rzecznik kwatery głównej NATO złożył publiczne oświadczenie, że kwatera główna NATO jest gotowa w każdym momencie wysłać swoich ekspertów do Polski, jeżeli tylko rząd Rzeczypospolitej wyrazi na to zgodę. Nie wyraził. 3 miesiące temu rzecznik Departamentu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oświadczył publicznie, że jeżeli tylko Polska wyrazi zgodę, Stany Zjednoczone są gotowe we wszelki możliwy sposób, łącznie z przekazaniem ekspertyz i ekspertów, pomóc w wyjaśnianiu tej tragedii. Rząd do dzisiaj zgody nie wyraził. Rząd Donalda Tuska publicznie przeciwdziałał staraniom zespołu parlamentarnego realizacji żądania 300 tysięcy obywateli i umiędzynarodowienia postępowania w sprawie smoleńskiej tragedii, co bezpośrednio obciąża premiera Donalda Tuska, ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych oraz rzecznika rządu Pawła Grasia. Urzędnicy, którzy powierzyli postępowanie i śledztwo stronie rosyjskiej, uniemożliwiając nam wyjaśnienie tej tragedii, w momencie, gdy pani minister Fotyga i ja udaliśmy się na rozmowy z parlamentarzystami amerykańskimi, przekazując im 350 tysięcy podpisów obywateli polskich i obywateli amerykańskich domagających się powołania komisji, wydali polecenie rzecznikowi rządu panu Grasiowi, który nazwał nasze działanie zdradą stanu. Jest oczywiste, że było to działanie poza jego obelżywością, wymierzone w celu zablokowania możliwości powołania instytucji międzynarodowych mających wyjaśnić tę tragedię. Smoleńsk na kursie i na ścieżce. Wprowadzanie przez rosyjskich kontrolerów lotu polskich pilotów w błąd. Smoleński do Moskwy. Moskwa do Smoleńska. Przypominamy dokumentację pokazującą, jak polscy piloci byli systematycznie wprowadzani w błąd przez stronę rosyjską. Chcę podkreślić raz jeszcze, szczególnie ten fragment, on był przez pana prezesa wczoraj przywoływany, ale warto o nim pamiętać w całej tej debacie. Słowa centrali rosyjskiej, moskiewskiej skierowanej do Smoleńska. Doprowadzamy do 100 metrów, 100 metrów bez gadania. To jest rozkaz wprost wydany kontrolerom lotu. Smoleńsk do Tupolewa. Prezentujemy kolejny etap tego dramatu, gdy w ostatnich sekundach lotu kapitan Protasiuk i jego załoga byli upewniani, że lecą zgodnie ze wszystkimi prawidłowymi parametrami, a lecieli na śmierć. Wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Rząd Donalda Tuska utajnił przed opinią publiczną ustalenia na Rady Prokuratorów z 10 kwietnia co do godziny katastrofy. Proszę Państwa, polska opinia publiczna i międzynarodowa była przez miesiąc upewniana, że do tragedii doszło o godzinie 8:10:56. To nie była prawda. Ale o tym, że to nie była prawda, rząd pana Donalda Tuska wiedział już w nocy z 10 na 11 kwietnia. Zespół parlamentarny dysponuje zapisem narady prokuratorów rosyjskich, prokuratorów polskich, których fragmenty Państwu tutaj przedstawiamy, na której to naradzie poinformowano polskich prokuratorów, że do katastrofy doszło o 8:10:40:41. Wiedzieli o tym już tego samego dnia. Mimo to przez następnych wiele, wiele tygodni byliśmy wprowadzani w błąd. Chciałbym, by pan premier odpowiedział, dlaczego przez blisko miesiąc Polska i międzynarodowa opinia publiczna była okłamywana. Urzędy państwowe podawały tę właśnie godzinę, 8:56.
Przedstawiciele rządu Donalda Tuska kłamali na temat konieczności wyboru konwencji chicagowskiej. Jak Państwo pamiętacie, byliśmy zapewniani, że konwencja chicagowska została wybrana ze względu na brak czasu, na konieczność natychmiastowej decyzji, na konieczność natychmiastowego rozstrzygnięcia. Prawda jest inna. Przez pierwsze 3 dni postępowano zgodnie z porozumieniem z 1993 roku. Dopiero 13 kwietnia przyjęto dyktat rosyjski stanowiący o tym, że to zarządzenie pana premiera Donalda Tuska i wcale nie konwencja chicagowska, ale zarządzenie premiera Putina będzie podstawą prawną badania tragedii smoleńskiej. To dlatego nie można się po dzień dzisiejszy od raportu MAK odwołać. To dlatego pan premier Donald Tusk, obiecujący natychmiast po raporcie MAK jakieś negocjacje, jakieś sprostowania, jakieś apelacje, jakieś próby porozumienia, jest bezradny, bo zgodził się na dyktat, oddając los, pamięć i życie elity polskiej w ręce pana pułkownika premiera Putina. Przepraszam. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska kłamali na temat rzekomo znakomitej współpracy z Rosją. Już w pierwszych dniach po zawarciu tego porozumienia, po 13 kwietnia, Rosjanie, którzy początkowo byli bardzo otwarci na współpracę polską, tak długo jak długo nie uzyskali tego, do czego dążyli, nie uzyskali rezygnacji z porozumienia 1993 roku. Otóż w momencie, kiedy to uzyskali, zerwali współpracę i o tym systematycznie pan premier Donald Tusk przez polskich przedstawicieli był informowany już od 15 kwietnia. Tymczasem polska opinia publiczna była wprowadzana w błąd deklaracjami o znakomitej współpracy. W szczególności takie deklaracje składał przedstawicielom Sejmu Rzeczypospolitej pan premier Donald Tusk 29 kwietnia na specjalnej sesji temu poświęconej. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska kłamali na temat rzekomo szczególnie starannego przeszukiwania miejsca katastrofy. Proszę Państwa, ta sprawa jest być może najszerzej znana dzięki Wam, dzięki mediom, którzy ujawniliście, iż w miesiąc po tej tragedii znajdowano tam jeszcze nie tylko szczątki samolotu, ale także szczątki ofiar. Relacje i zdjęcia z tego straszliwego momentu obiegły całą polską prasę i w związku z tym wiarygodność deklaracji pani minister Kopacz została sfalsyfikowana w sposób bezsporny. Ale warto przypomnieć, że jeszcze w październiku 2010 roku wśród 5000 szczątków samolotu znalezionych tam przez polskich archeologów było także ponad kilkaset szczątków ofiar. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska kłamliwie zniesławiali oficerów, ofiary katastrofy. To jest być może najbardziej ponury aspekt działania przedstawicieli rządu pana Donalda Tuska. Brak obrony honoru generała Błasika, kapitana Protasiuka, całej załogi polskiej, która z poświęceniem i zgodnie z najlepszymi możliwościami i heroicznie ratowała polski samolot i polskie przywództwo państwowe, dopuszczanie do oczerniania, zarzucając im, że lądując narazili życie i doprowadzili do tej katastrofy, jest godny najwyższego moralnego potępienia. Wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który jeszcze 2 miesiące temu w trakcie exposé stwierdził, że winę za katastrofę ponoszą polscy piloci, nie sposób komentować. To działanie wymyka się z jakichkolwiek ocen. Rząd Donalda Tuska utajnił przed opinią publiczną posiadane dowody odpowiedzialności rosyjskiej, a w szczególności rozmowy kontrolerów wieży z centralą w Moskwie i między sobą. Zespół parlamentarny jest w dyspozycji informacji wskazujących na to, że podstawowe dokumenty pokazujące odpowiedzialność rosyjską rząd pana Donalda Tuska posiadał już 25 kwietnia. Pierwsze informacje do opinii publicznej zostały przekazane dopiero po raporcie pani przewodniczącej Anodiny, czyli w drugiej połowie stycznia.
przez tak długi okres czasu utajniano najważniejsze dokumenty nie mające klauzuli tajności, nieuzyskane w sposób obligujący Polskę do tajemnicy. Utajniano je po to, żeby umożliwić upowszechnianie fałszywych oskarżeń pod adresem polskich pilotów. Rząd Donalda Tuska odmówił żądaniom opinii publicznej i opozycji przejęcia części postępowania i podjęcia wspólnego z Rosją śledztwa. Proszę Państwa, 29 kwietnia pan prezes Jarosław Kaczyński w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu wskazał konieczność podjęcia części, przynajmniej części tego postępowania zgodnie z normami międzynarodowymi, które na to zezwalają. Wystarczy do tego wystąpienie przez upełnomocnionego przedstawiciela rządu, czyli premiera Tuska. Taka uchwała została przedstawiona Sejmowi Rzeczpospolitej. Większość sejmowa, Platforma Obywatelska, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosowali za tym, żeby oddać całość postępowania, całość spraw związanych z życiem, śmiercią i losem polskiej elity narodowej w ręce pana Władimira Putina i jego urzędników. Rząd Donalda Tuska odrzucił propozycję prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa prowadzenia wspólnego śledztwa. Ten fakt jest już znany z wystąpień mecenasów, przedstawicieli rodzin, ale warto go przypomnieć, pokazując, iż w pierwszych godzinach i pierwszych dniach były wszelkie szanse na prowadzenie wspólnego śledztwa. Zgodnie z postanowieniami porozumienia z 1993 roku, które właśnie tak stanowią, pan prezydent Federacji Rosyjskiej zaproponował wspólne śledztwo. Dokument na ten temat Państwu prezentujemy, jest on publicznie dostępny nawet na stronach rządowych, ale nie wyciągnięto z niego żadnych konsekwencji, poza tym, że go odrzucono. Rząd Donalda Tuska zaakceptował stanowisko rosyjskie, że większa część winy leży po stronie polskiej, mimo braku jakichkolwiek dowodów tej kwestii. Ta teza jest powtarzana po dzień dzisiejszy przez przewodniczącego komisji, pana ministra Jerzego Millera. Te straszliwe słowa, mój raport będzie was bardziej bolał. Te fałszywe deklaracje, nieoparte na żadnych faktach, gro winy leży po stronie Polaków, przez urzędnika zobligowanego do bezstronności, będą mottem dla pamięci, jak urzędnik państwowy nie powinien postępować. Jak Państwo widzicie, dysponujemy dowodami bezspornymi i to dowodami potwierdzonymi przez najlepszych ekspertów, że załoga polska nie lądowała, że kapitan Protasiuk, znajdując się w śmiertelnej pułapce, zrobił wszystko, żeby się z niej wyrwać. Nie jest to nasze stanowisko, nie jest to analiza naszego zespołu. To stanowisko pana pułkownika Mirosława Grochowskiego, który jest wiceprzewodniczącym komisji pana ministra Millera. Ale widać, decyzja polityczna jest dla rządu Donalda Tuska istotniejsza niż obiektywna ocena fachowców. Białą księgę tragedii smoleńskiej można pobrać w formacie PDF ze strony zespołu parlamentarnego. Smoleńsk zespół. Proszę Państwa, na koniec chcę podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, którzy w ciągu tego ubiegłego czasu zrobili bardzo wiele, by wyjaśnić istotne elementy tragedii smoleńskiej i w istotny sposób przyczynili się do zgromadzenia przez nas tego materiału. W szczególności Gazecie Polskiej, naszemu dziennikowi, którego dzisiejszy materiał na temat BOR-u jest niesłychanie istotny i zostanie przez nas dołączony do akt, a także wszystkim innym, tym mediom, pismom i dziennikarzom, którzy uczciwie dążyli do wyjaśnienia prawdy.
Bardzo dziękuję. Jeszcze zanim Państwo zaczną zadawać pytania, my także na prośbę przedstawicieli rodzin chcieliśmy symbolicznie przekazać przedstawicielom Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katyn 2010 jeden egzemplarz Białej Księgi, zanim zaczniemy pytania. Widać, ale...